To zaczynamy w takim razie, tak? Witam Państwa na spotkaniu z Panem Leszkiem Żebrowskim. To nasze spotkanie jest bezpośrednio transmitowane przez Niepoprawne Radio.pl. Jest to transmisja, jak powiedziałem, na żywo. Spotkanie jest organizowane przez Klub Gazety Polskiej w Hamburgu i Klub Gazety Polskiej Hamburg 2 oraz internetową księgarnię Gazety Polskiej w Hamburgu. Mam do Państwa taką na wstępie małą prośbę. My finansujemy się ze skromnych własnych środków. Jeżeli Państwo uważacie za stosowne poprzeć naszą działalność, to jest taka możliwość po spotkaniu. Proszę Państwa, również po spotkaniu jest możliwa sprzedaż książek Pana Leszka Żebrowskiego. Gorąco namawiam do zainteresowania się tymi książkami, na pewno Państwo nie pożałujecie. Książki będą przez Pana Żebrowskiego podpisywane. Krótka może informacja. Ja sądzę, że Pana Leszka Żebrowskiego wielu z Państwa nie trzeba specjalnie przedstawiać. Jeżeli są osoby, które miały jakiś do tej pory mały kontakt albo żadnego kontaktu z jego osobą, to króciutko tylko przeczytam taką typową, szablonową informację na jego temat. Pan Leszek Żebrowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, jest ekonomistą, historykiem, publicystą. Autor albo współautor takich książek jak Narodowe Siły Zbrojne, Dokumenty, Struktury, Personalia, Tajne Oblicze GL, AL i PPR, Mity przeciwko Polsce i albumu Żołnierze Wyklęci, Antykomunistyczne Podziemie Zbrojne po 1944 roku. Również jest autorem książki, która się ostatnio ukazała, Zatruwanie Pamięci. Jest publicystą Ładu, Nowego Świata, Naszej Polski, Naszego Dziennika i Prasy Polonijnej. Specjalizuje się w dziejach polskich organizacji konspiracyjnych w okresie II wojny światowej i Narodowego Odłamu Żołnierzy Wyklętych, a także komunistycznej konspiracji i partyzantki z lat 1942-1943 oraz stalinowskiej bezpieki. To w skrócie informacja. Można byłoby o panu Leszku Żebrowskim mówić bardzo dużo. Ja tak od siebie dodam tylko, że uważam, że należy do tej grupy ludzi w Polsce i poza Polską, którzy walczą o pokazanie prawdziwej historii Polski. I że jest to o tyle istotne, że ma to bezpośredni związek ze zrozumieniem tego, co się obecnie w Polsce i w polskiej polityce dzieje. To zrozumienie przeszłości, zrozumienie tego, co się wydarzyło w poprzednim stuleciu w Polsce, a zwłaszcza w okresie wojennym i powojennym, pozwoli nam zrozumieć, jak możliwe jest to, co się obecnie w Polsce dzieje. To chyba na tyle. Oddaję głos panu Leszkowi Żebrowskiemu. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie, witam też słuchaczy Niepoprawnego Radia, z którym już jesteśmy zaprzyjaźnieni, są często transmisje. Powoli te nasze możliwości, które kiedyś były bardzo mizerne, rozszerzają się. Możemy mówić, możemy się spotykać, ale cały czas jest potrzebna wiedza. Trzeba się uczyć, trzeba uczyć innych, pokazywać możliwości zdobywania tej wiedzy, bo bez tego właściwie jesteśmy bezradni, jesteśmy bezbronni. To, co się z Polską stało po 1939 roku i później szczególnie po 1944, gdy Polska, mimo że była, powinna być w obozie zwycięzców, została potraktowana najgorzej, została okupowana przez następne 45 lat przez komunistów przy pomocy rodzimych kolaborantów, pokazuje najlepiej sytuację, w jakiej jesteśmy dzisiaj, po 25 latach, gdy oficjalne władze państwowe, gdy te pseudoelity współczesne w Polsce czczą wolność, że już jest wszystko od dawna dobrze. Mamy przypadek szczególny, mamy nagrania tych ludzi. To jest właściwie początek dopiero wielkiej afery. Widzimy czubek Góry Lodowej, gdzie widzimy tych ludzi od podszewki. Kim są, jacy są mali, jacy są przyziemni,
ludzie, którzy posługują się wulgarnym językiem, bardzo często są to ludzie znikąd, bez żadnej przeszłości, żadnych tradycji rodzinnych, o których nic praktycznie nie wiemy, a oni nami rządzą, traktują nas w sposób feudalny. Jesteśmy krajem kolonialnym, w dalszym ciągu jak krajem podbitym, tylko przez inną mafię, przez inne środowisko i w nieco innym celu, ale to się nie zmienia, to cały czas trwa. Żeby w ogóle zrozumieć, jak tacy ludzie mogą nami rządzić, żeby zrozumieć, dlaczego oni są, a nie inni, to musimy sięgać do źródeł, do genezy tego zjawiska, czyli do wymiany elit w Polsce po 1944 roku. Tak naprawdę ta wymiana rozpoczęła się wcześniej, tak jak wspomniałem, w roku 1939. Natomiast plany do tego były przygotowywane dużo wcześniej. Polska miała w 1939 roku dwóch napastników i dwóch okupantów. Z jednej strony była to III Rzesza Niemiecka, państwo totalitarne, zbrodnicze, o ideologii potwornej, o ideologii walki ras, uznającej, że są ludzie na świecie lepsi i gorsi. Ci lepsi mają prawo unicestwić tych gorszych, żeby zdobyć przestrzeń życiową, Lebensraum, żeby ich podbić, zawłaszczyć ich mienie. Tych, którzy przeżyją, którzy będą jeszcze przydatni, zamienić w niewolników. Ale z drugiej strony mieliśmy nie przyjaciół, nie ludzi, którzy chcieli dla nas dobrze, jak nam się to przez pół wieku do głowy wkładało w Polsce i resztki tej ideologii są właściwie do dzisiaj, to istnieje, to się nie zmieniło. Z drugiej strony mieliśmy równie zbrodniczą ideologię i zbrodnicze państwo totalitarne. To była Rosja Sowiecka, Związek Sowiecki z ideologią bliźniaczą. To była ideologia walki klas. W nazewnictwie to jest różnica tylko jednej litery. Walka klas, walka ras. Walka klas miała polegać na tym, że ludzie są rozwarstwieni w zależności od tego, jaki mają stosunek do dóbr materialnych, do środków produkcji, można ich podzielić na różne kategorie, czyli na klasy społeczne. Jedne klasy mają prawo unicestwić inne po to, żeby tym pierwszym było lepiej. Czyli dokładnie to, jak jest w ideologii walki ras. Nic dziwnego, że w 1939 roku dwa zbrodnicze totalitaryzmy podały sobie ręce, mając wspólny korzeń. Oni pochodzili właściwie z tego samego pnia marksistowskiego, jedni i drudzy. Tu była Narodowo-Socjalistyczna Partia Niemiec, tam była Komunistyczna Partia Sowieckiego Sojuza. Obie partie typu marksistowskiego, obie partie skrajnie lewicowe, mimo że później przez następne lata powojenne wkładano nam do głowy, że naziści to była prawica, to jest faszyzm, a lewica zawsze jest szlachetna, dobra, lepsza. Oni się niczym nie różnili. Oba państwa były zmilitaryzowane. Urzędnicy chodzili w mundurach, mieli swoje rangi, odpowiednie stanowiska były oznaczane. To było jeszcze na wzór tatarski. Rosja kiedyś, podbita przez Tatarów, przyjęła wszystko to, co najgorsze z tego imperializmu mongolskiego. Jeszcze do tego będziemy wracać. Między innymi właśnie podział urzędników na kategorie i podział społeczny na kategorie. To później w tych nowożytnych ideologiach to znajduje swój wyraz. Ta ideologia niemiecka, zbrodnicza, wyrosła na podkładzie cywilizacji bizantyjskiej, zupełnie innej. Zhierarchizowanej, zbiurokratyzowanej, z tym panem władcą, który wszystko może i któremu oddaje się cześć niemalże boską. I z drugiej strony Związek Sowiecki z Leninem, później ze Stalinem, traktowany jest dokładnie tak samo. Nawet w tej sferze zewnętrznej, w sferze symboliki, mamy nie różnice, ale mamy podobieństwa i bardzo zastanawiające analogie. 1 maja jest świętem państwowym w obu państwach. Flagi są czerwone, to są czerwone szmaty, nie flagi, to są czerwone szmaty, jedna z hakenkreuzem, z połamanym krzyżem, co oznacza ideologię właśnie zwalczania wszelkiej religii. Z drugiej strony mamy sierp i młot. Mamy bardzo wiele tych podobieństw, militaryzacja tych krajów, przeznaczenie ich do podbojów zewnętrznych. To wszystko ich łączyło. To się stało nie przypadkiem, że we wrześniu 1939 roku zostaliśmy najechani z dwóch stron. Oba te państwa miały konkretne plany, tylko te plany były całkowicie różne. Najazd na Polskę z zachodu, ze strony Niemiec, miał polegać na tym, i tak zostało to zrealizowane, że cała warstwa przywódcza miała być wymordowana. Większa część mieszkającej
na tym terytorium ludności miała być eksterminowana, miała zostać warstwa niewolników, warstwa niewielka liczebnie, którą miano uczyć liczenia do 100 podstawowych poleceń, komend, żeby spełniali polecenia, żeby byli tym bydłem roboczym. I z drugiej strony mamy przypadek inny. Tu jak ten imperializm niemiecki zakładał, że cała warstwa urzędnicza, cała warstwa państwowotwórcza, cała warstwa kierownicza będzie przywieziona z zewnątrz i osadzona, to Sowieci traktowali to nieco inaczej. Im nie zależało na zagładzie całej społeczności. Wprost przeciwnie. Uważali, że jak najwięcej ludzi trzeba odzyskać i pozyskać dla własnych celów. Natomiast elity, które mieli stworzyć, miały się częściowo wyłaniać z podbitej społeczności. To, czego Niemcy nie dopuszczali, to Sowieci znacznie wcześniej zakładali, że tak to się odbyć powinno. I na tym polegały wcześniejsze przygotowania. Niemcy takich przygotowań nie robili, bo mieli piątą kolumnę, przepraszam. Uważali, że ze społeczności, która mieszka w Polsce, z mniejszości, pozyskają odpowiednie siły, które będą tą warstwą państwowo-twórczą na tym terytorium. Nie mówię o wolnej Polsce, o niepodległej, o jakimś państwie po podboju, które powstanie. Chociaż początkowo i takie były plany, żeby jakieś państewko polskie stworzyć. Ale żeby administracja, żeby nowa elita, która będzie, wyłaniała się spośród ludzi tej samej rasy, jak oni zakładali, tej samej narodowości, ale wtopionej w to społeczeństwo, zadomowionej, znającej obyczaje, znającej język, czyli warstwy pomocnej. Sowieci poszli znacznie dalej, czynili te przygotowania po klęsce 20 roku, gdy ten marsz na zachód Europy i podbój Europy mu się nie udał, czynili przygotowania do następnego podboju, nie wiedząc, kiedy on się odbędzie, kiedy będzie miał miejsce, już od końca lat 20. po śmierci Lenina, gdy satrapą wschodnim sowieckim został Józef Stalin, tam trwały bardzo gorączkowe i bardzo szczegółowe przygotowania. One się nie wzięły znikąd. Tak jak wspomniałem wcześniej, że Rosja, a później Związek Sowiecki powstał na bazie tych podbojów mongolskich, tatarskich. Oni przez te 3 wieki, kiedy byli w niewoli, nabyli wszystkich najgorszych cech tych ludów mongolskich, które ich podbijały. Nauczyli się od nich tego wszystkiego, co nazywamy tą wschodnią przebiegłością, chytrością, tego negowania wszystkich wartości cywilizacji łacińskiej, czyli na przykład dawanie słowa, które zobowiązuje, u nich nie istniało. Ale jednocześnie są to sprawdzone metody, jak organizować podbój, jak zdobyć daną społeczność, jak ją pokonać, przede wszystkim jak ją rozwalić od środka. I tak jak Tatarzy, planując swoje wyprawy wojenne, podbijanie kolejnych terytoriów, nie robili tego spontanicznie, że nagle tam zbieramy się w stepie, uderzamy gdzieś hordą, wyżynamy ludność, zdobywamy jakieś miasta, jakieś terytorium, to nie działo się nagle. Oni swoje wyprawy wojenne planowali często na 1-2 pokolenie naprzód. Czyli ci, którzy to robili, mieli pełną świadomość, że już nie wezmą w tym udziału, że oni nie zdążą, ale ich dzieci, ich wnuki, ich następcy muszą mieć teren przygotowany. W związku z tym wysyłano na terytorium wroga, czyli potencjalnego wroga, wyprawy kupieckie, rzemieślników, ludzi światłych, ludzi pióra, którzy nadawali się do miejscowej administracji, wysyłali na taki rekonesans, na misję. Oni się osiedlali w tych miastach, w grodach, zakładali rodziny, wtapiali się w tą społeczność, byli czymś, co dzisiaj nazywamy śpiochami, czyli uśpioną agenturą. Oczywiście zbierali bardzo szczegółowo informacje, wiedzieli, co się dzieje, jak wygląda stan umocnień, jak wygląda stan danego miasta czy państwa, jak wyglądają jego siły prawdziwe i te pozorowane, czy armia jest nadająca się do obrony tego terytorium, czy nie, ile to będzie trwało. I później, gdy przychodził najazd, to z drugiej strony, od wewnątrz, mieli uderzenie swojej agentury. Przede wszystkim mieli świetne rozpoznanie. To jest stara jeszcze strategia sprzed wieków starożytnych Chin, Sun Tse, który był teoretykiem wojny i uczył zarówno wtedy swoich rówieśników, czy ludzi wówczas żyjących, jak też to zostało na następne pokolenia, wzór, jak organizować podboje, jak zdobywać nowe terytoria w sposób przemyślany, świadomy, planowy. Ten wzór właściwie obowiązuje do dzisiaj. Wszyscy napastnicy, nawet nowożytni, tak naprawdę z tego korzystają. Sowieci, będąc następcami tych kiedyś podbitych Rosjan i zmongolizowanych cywilizacyjnie,
nauczyli się tego wszystkiego i bardzo przebiegle w historii korzystali. Bardzo wielu ludzi obserwowało to zjawisko, że oni zawsze dobijali rannych, zawsze dobijali słabszych. Nie organizowali wielkich wypraw na wielkie mocarstwa, tylko organizowali te wyprawy wtedy, kiedy te mocarstwa słabły, kiedy były przez innych osłabione. Jak Tatarzy byli silni na Krymie i w okolicy robili wielkie najazdy, to Rosja była praktycznie bezradna i bezbronna. Jak Tatarzy zostali zniszczeni, pokonani, między innymi także przez I Rzeczpospolitą, no to wtedy się rozpoczęły łatwe podboje. To samo było później z Imperium Otomańskim. Gdy Turcy byli silni, gdy byli groźni, to Rosja stała od tego z daleka. Gdy Rzeczpospolita się wykrwawiła, dała z siebie praktycznie wszystko, żeby ocalić Europę, osłabiła imperium, to wtedy Rosja przystępowała do zbierania ich ziem, podbijania kolejno terytoriów, które tym razem przychodziły im łatwo. I w latach 20., pod koniec lat 20., gdy po rewolucji Rosja sowiecka była osłabiona, była bardzo słaba, po klęsce 20 roku, gdy widać było, że takie jednorazowe uderzenie na Europę nie będzie skuteczne, Sowieci przystąpili do planu. Do planu, jak przygotować się do takiego najazdu. Nie wiedząc, kiedy on nastąpi, byli święcie przekonani, że nastąpią jakieś okoliczności, które będą temu sprzyjały. Wtedy ten moment będzie wykorzystany. Ale już nie na hura, kupą mości panowie, tylko w sposób zaplanowany, czyli przygotowany. Poza granicą II Rzeczpospolitej, poza granicą Traktatu Ryskiego z 1921 roku, granicą, która wyznaczała terytoria II Rzeczpospolitej, pozostało po stronie sowieckiej bardzo dużo ludności Polski. Nie wiadomo dokładnie ile, dlatego że to polskie osadnictwo, które tam istniało od XIV-XV wieku, później się nasilało, to były terytoria niepodbijane przez Polskę, bo one w większości były całkowicie puste, praktycznie niezasiedlone. W związku z tym całe te fale emigracji z Polski, z Mazowsza, z centralnej Polski, które tam szły, osiadały na terenach pustych. Do dzisiaj jeszcze można spotkać zwarte okolice zamieszkałe przez ludność polską, mówiącą językiem XVI-XVII wieku. Tak jak zostali kiedyś odcięci, zostali, jeszcze mają te resztki świadomości narodowej, to pozostało także w ich mentalności, w kulturze, w obyczajach, w nazwiskach, w imionach, które do dzisiaj noszą. Tych znaków jest bardzo dużo. Ale po tym wytyczeniu granicy, gdy zarówno na kresach północno-wschodnich, poza tą linią graniczną, i na kresach południowo-wschodnich zostały te olbrzymie skupiska ludności polskiej odcięte, Stalin uznał, że jest możliwy do przeprowadzenia eksperyment, który pozwoli mu wyłonić z tych ludzi przyszłe kadry Polskiej Republiki Sowieckiej. Chodziło mu o wytworzenie takiej warstwy w miarę inteligenckiej, warstwy, która nadawałaby się do kierowania w przyszłości podbitym terytorium, która będzie powierzchownie polska. To będą ludzie, którzy mają polskie nazwiska, polską przeszłość, więc nie będzie podejrzeń, że to są okupanci zewnętrzni, że to są najeźdźcy. To mieli być tak zwani popi, czyli pełniący obowiązki Polaków, ale całkowicie zsowietyzowani, czyli wychowanie nowego człowieka, nowego pokroju, który będzie przybrany na zewnątrz w pewną postać, która będzie pasowała do danej społeczności, którą podbijemy, ale to będą nasi ludzie. I tak narodził się wielki eksperyment w Związku Sowieckim stworzenia dwóch regionów autonomicznych polskich. Na północy, na kresach poza granicą, na tych kresach północno-wschodnich, ziemiach, które nazywano wtedy ziemiami zabranymi, czyli ziemiach pierwszego, drugiego rozbioru, które pozostały już na zawsze, niestety, przynajmniej do tej pory, nie nasze, wśród tych Polaków, którzy tam mieszkali. A to się ciągnęło aż pod Mińsk białoruski i daleko dalej. Te polskie zaścianki, polskie wsie istniały do dzisiaj właściwie. Jak tam się pojedzie, to można ślady tego spotkać, chociaż już nie w takiej skali jak wtedy. I z drugiej strony, na południu, na głębokiej dzisiejszej Ukrainie, daleko za Dnieprem, także były te zwarte okolice zamieszkałe przez Polaków. No tak już na marginesie, jak na przykład mówimy o wielkim głodzie na Ukrainie, o ofiarach, które ponieśli wtedy Ukraińcy. Pamiętajmy, że duża część tych ofiar to są Polacy tam mieszkający. Oni też zostali zagłodzeni. I może to nie jest większość tamtych ofiar,
ale to nie jest jakaś znikoma część. To też były polskie ofiary. Na tych terenach w Sowieci utworzyli, tak jak powiedziałem, dwa regiony autonomiczne. Na północy nazwali to Dzierżyńszczyzną od Edmunda, od Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego. Był polski szlachcic z ziemiańskiej, bardzo dobrej rodziny kresowej, stamtąd się wywodzącej, z ziemi nowogródzkiej, który był całkowicie zaprzedanym bolszewikiem, wyzutym z polskości, oderwany od swoich korzeni. Mimo że jego najbliższa rodzina mieszkała w II Rzeczpospolitej, byli to Polacy bez zarzutu, bardzo dobrzy, jego dwaj bracia byli w wojsku polskim, zasłużyli się Polsce w sposób niezwykły. On jeden był całkowitym wyrodkiem. Ten zbrodniarz, jeden z największych zbrodniarzy na świecie, człowiek, który sam osobiście nigdy nikogo nie skrzywdził. To jest taki przypadek mniej więcej jak Adolfa Hitlera. Adolf Hitler ubolewał, gdy Göring polował. Mówi, jak ty możesz, Herman, strzelać do zwierzątek, takie niewinne, takie ładne jelonki, sarenki, prawda? Jego to wzruszało. I taki sam był Felix Edmundowicz. Są wspomnienia ludzi, którzy go znali jeszcze z tego okresu, sprzed rewolucji bolszewickiej, z tej konspiracji socjalistycznej, która wtedy była na połaciach Imperium Sowieckiego, Imperium Rosyjskiego, którzy opowiadają, że nie mogli go później poznać po tym, co on robił. Jest taka opowieść jednego z tych konspiratorów, siedzieli w jakiejś kawiarni, tam drzwi były, czy w ogródku kawiarnianym drzwi były otwarte, jakiś pies przybłęda się plątał między stolikami, ocierał się ludziom o nogi. I któryś z tych gości tego psa kopnął. Pies ze skowytem gdzieś tam odleciał od tego stolika i Dzierżyński wstał, nakrzyczał na tego człowieka, który kopnął tego psa. Mówi, jak mogłeś zrobić krzywdę psu? I on mówi, a później ten człowiek mordował miliony, zupełnie bez żadnych skrupułów. Oczywiście nie osobiście, od tego miał cały aparat wykonawczy. Od jego nazwiska stworzono region autonomiczny, który nazwano Dzierżyńszczyzną. Na południu, na tej głębokiej Ukrainie, stworzono region autonomiczny, który nazwano Marchlewszczyzną od Juliana Marchlewskiego, jednego z przywódców rewolucji bolszewickiej, teoretyków, człowieka szykowanego do władzy w Polsce, która miała być podbita w 1920 roku. Też polska, kresowa, ziemiańska, bardzo dobra rodzina i tu akurat całkowicie wyrodzony człowiek, wykorzeniony, który pod wpływem ideologii zbrodniczej, socjalistycznej, stał się zbrodniarzem, teoretykiem wprawdzie, nie praktykiem, ale zbrodniarzem. Te dwie nazwy są symboliczne. Sowieci tam, przeprowadzając ten eksperyment, pozwolili na coś, co nie dotyczyło żadnych ludów przed nich podbitych. Stworzyli polskie szkolnictwo, polskie instytucje, także kulturalne, może nie samorządowe, ale zawodowe, kółka zainteresowań, polskie teatry, polskie rozgłośnie radiowe, wychodziła polska prasa. Oczywiście to wszystko polskie to było na zewnątrz, to chodziło o formę, czyli alfabet, język, tak, jak najbardziej. I działać w tym mieli autentyczni Polacy, stamtąd się wywodzący. Natomiast w treści miał być to czysty bolszewizm. Chodziło o wyłowienie najbardziej aktywnych jednostek, najlepszych intelektualnie, które nadawałyby się na przyszłe kadry. Tych ludzi wyławiano właśnie w ten sposób, spośród kadry nauczycielskiej, dziennikarskiej, teatralnej, z tych wszystkich sfer, które przez te organizacje się przewinęły. Ten eksperyment bolszewikom nie wypalił. Polacy, którzy tam mieszkali, oczywiście z dobrodziejstwem przyjęli ten eksperyment, bardzo im się to podobało, że to było coś w rodzaju oazy wolności, że mogą mówić po polsku bezkarnie, nie są na to zsyłani do łagrów i rozstrzeliwani. Mogą pisać po polsku, mogą mieć wprawdzie bolszewicką w treści, ale polską rozgłośnię radiową czy polskie gazety i to przyjęli. Natomiast nie dawali się zbolszewizować. Poza niewielkim marginesem cała reszta została uznana za nieprzydatnych dla rewolucji. Tak powstała Operacja Polska NKWD. Tych ludzi przeznaczono do eksterminacji. Pierwszej wielkiej, na wielką skalę akcji ludobójczej, gdzie kryterium eksterminacji było polskie pochodzenie. Jeśli ktoś był Polakiem, mieszkał tam, nie dał się zbolszewizować, został przeznaczony do zamordowania. Przy czym odbyło się to w trybie całkowicie pozasądowym. Nie stawiano żadnych zarzutów, zresztą nie było na to czasu. To osławione OSO sowieckie, czyli trójki partyjne, dostawały listy z wykazem nazwisk, to były całe rodziny, gdzie kolejno czytywali na rozprawie, która odbywała się tylko w ich własnym gronie.
odczytywali kolejne nazwiska, po kilkadziesiąt na raz, podpisywali stosowny dokument, że to są ludzie do eksterminacji. Dokument szedł do NKWD do realizacji i tych ludzi rozstrzeliwano, także niepełnoletnich. Zamordowano w ten sposób sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Pozbyli się, po pierwsze, Polaków na tych terenach, przynajmniej w znacznej części. Potem pozbyli się tych, których jakoś tam wyedukowali, dźwignęli na wyższy poziom, a ci okazali się niewdzięczni dla nich, więc mieli problem z głowy. Ale z tego została niewielka część, która została kompletnie zbolszewizowana. To były zaczątki nowych elit dla Polski, zwanej później ludową. Oni nie wiedzieli jeszcze, kiedy to będzie wykorzystane, do czego to się przyda, ale już to miało miejsce. Czyli zalążki tego były. To tak jak właśnie Niemcy, mając tą mniejszość narodową, tworzyli wśród niej piątą kolumnę, co zresztą nie wypaliło na jakąś dużą skalę. To nie był wielki zakres. Tak Sowietom udało się z tych ludzi, którzy mieszkali na ich terenie, mieli polskie pochodzenie, polskie nazwiska, całą polską powierzchowność, rodowody, do tego jeszcze jakieś elementy religii, bo mogli się wykazać świadectwami chrztu, przynależnością do parafii, więc byli bardziej wiarygodni. Tych ludzi zachowali, ale ich było za mało. Podstawą do tworzenia nowych elit dla późniejszej Polski, którą podbiją, była komunistyczna konspiracja II Rzeczpospolitej. To jest zjawisko samo w sobie, olbrzymi temat, z bardzo wieloma wątkami ciekawymi, zupełnie nieznanymi. Tu może nie ma czasu na rozwijanie tego, ale trochę o tym wspomnę, bo to była podstawa dla tych pseudoelit. Otóż przez całe podziemie komunistyczne, które istniało w II Rzeczpospolitej, a ta partia komunistyczna powstała 15 grudnia 1918 roku na ziemiach polskich ze zjednoczenia różnych grup komunistycznych mniejszych. Natomiast symboliczną datą, kiedy decyzja w Moskwie zapadła, żeby taką partię na ziemiach polskich uruchomić, to jest 11 listopada 1918 roku. Równolegle z momentem, kiedy powstaje II Rzeczpospolita, Sowieci już konspirują, szykują dla tej Rzeczpospolitej aparat okupacyjny, powołują swoją partię komunistyczną. Ona początkowo nazywa się Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Po kilku latach nazwa została uproszczona pod postacią Komunistycznej Partii Polski. Działają w prawie całym okresie międzywojennym do 1938 roku. Tylko że ta partia jest zróżnicowana. To nie jest jedna struktura. Ogólnie jest to pewna całość. Podlega Moskwie, podlega dyrektywom i zadaniom wyznaczanym przez Związek Sowiecki w Moskwie, ale organizacyjnie przybiera różne formy. Poza Komunistyczną Partią Polski na terenach II Rzeczpospolitej działa także Komunistyczna Partia Niemiec na Pomorzu Wielkopolsce, dlatego że komuniści w Polsce traktują Polskę jako twór przejściowy. Nie uznają polskiej niepodległości, nie uznają suwerenności i nie uznają, że to jest terytorium integralne. Ziemię dawnego zaboru niemieckiego, pruskiego, traktują dalej jako niemieckie. W związku z tym działa Komunistyczna Partia Niemiec. Na Śląsku działa Komunistyczna Partia Górnego Śląska. Też już nawet w nazwie nie ma Polska, tylko struktura lokalna. Na ziemiach, które Sowieci już wcześniej uważają za własne do pozyskania, na Kresach Północnych działa Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi. Na Kresach Południowo-Wschodnich Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy. Oprócz tego jest Komunistyczna Młodzieżówka, Komunistyczny Związek Młodzieży i różne organizacje afiliowane przy partii komunistycznej, w postaci na przykład MOPR-u, czyli Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom i wiele, wiele innych. Łącznie nie jest to liczebnie jakaś wielka struktura, to jest około 20 tysięcy ludzi w skali II Rzeczpospolitej, czyli wydawałoby się, że niewiele, ale tu liczy się jakość, sposób zorganizowania, sposób działania, wyznaczone cele i mocodawca zewnętrzny. Od 1919 roku, gdy Polska już tocząc walki z bolszewikami o suwerenność, niepodległość, o granice, gdy partia komunistyczna ujawniła się jako agentura wschodnia, agentura sowiecka, ta partia została całkowicie zdelegalizowana. Działa w podziemiu. Jest to bardzo dobrze zorganizowana konspiracja.
Sowieci przeznaczają na jej działalność olbrzymie środki finansowe. Tu dość powiedzieć, że tylko w 20 roku, w tym okresie, kiedy Bolszewia właściwie chwieje się, nie wiadomo, czy w ogóle przetrwa, na działalność struktur komunistycznych, nielegalnych na ziemiach polskich, Moskwa przeznacza 10 milionów ówczesnych dolarów w złocie. Są to nieprawdopodobnie wielkie pieniądze. To są kwoty udokumentowane, to już wiemy z dokumentów, które zostały ujawnione. Te partie podziemne, te struktury są finansowane właściwie przez cały czas. Działalność tej partii jest tak jakby nowego typu. To nie jest normalna partia polityczna, nawet w konspiracji, która ma cel polityczny, chce brać udział w wyborach, czy to w postaci własnej struktury, jeśli jest niejawna, to można tworzyć struktury zastępcze, chociaż to się dzieje, komuniści przez cały okres II Rzeczpospolitej udział w wyborach biorą, tworzą swoje organizacje pod innymi nazwami, mają nawet swoich przedstawicieli w polskim Sejmie, także z tym problemu nie ma. Ale jest to partia nowego typu przez coś zupełnie innego. Normalna partia nie ma takich struktur, jakie mieli oni. Najważniejsi w tych strukturach partyjnych, komunistycznych, nielegalnych są tak zwani funkowie. To jest skrót, w Sowietach jest to bardzo modne. Tam jest bardzo dużo rzeczy w nazewnictwie traktowanych skrótami. To, co się teraz zrobiło w nazwach firm, różnego rodzaju nawet wydarzeniach, gdzie stosujemy skróty, to Sowieci wprowadzają już wtedy, na bardzo dużą skalę. I osoba, która działa w tych strukturach, która działa na już pewnym szczeblu organizacyjnym, zwana jest funkiem, czyli funkcjonariuszem. I funkcjonariusz nie ma prawa podejmowania pracy zarobkowej. On nie może poświęcić się, że gdzieś tam 8 godzin pracuje, a dopiero później ma trochę czasu dla partii. On cały czas ma mieć dla partii. Jest dyspozycyjny 24 godziny na dobę. W zamian za to partia go finansuje i taki funk ma od 250 zł w górę miesięcznie na utrzymanie siebie i swojej rodziny. To jest więcej niż zarabiał przed wojną nauczyciel, a nauczyciel ze swojej pensji mógł utrzymać całą rodzinę. Oni mają nawet po kilkaset złotych, ci najwyżsi funkowie. Także to są ogromne pieniądze. Oczywiście oprócz tego są fundusze na